Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów kanału. Szczególnie gorąco witam zodiakalne koziorożce. Kochani, dla Was przygotowałam horoskop ogólny na wrzesień 2019 roku. Wiadomo, że takie horoskopy nie rezonują z każdym, no niemniej jednak staram się tutaj podawać jak najwięcej informacji i być może po prostu traficie w coś, co będzie się do Was odnosiło. Bez zbędnych wstępów przechodzimy sobie od razu do tego Waszego czytania. Zobaczmy sobie, co ogólnie czeka koziorożce we wrześniu 2019 roku. Pan Słowa, Zaklinaczka Ducha. Co ja tutaj widzę tak w pierwszym rzucie? Przede wszystkim w tej karcie jest zaklęta swego rodzaju mądrość. To jest człowiek taki już stateczny, doświadczony, który swoje przeżył. Być może zechce spisać te swoje doświadczenia w ramach jakiejś autobiografii, bądź po prostu zapisuje sobie efekty swojej pracy naukowej, tak żeby po prostu o niczym nie zapomnieć, niczego nie pominąć, żeby to zostało dla potomnych. To jest dobra karta dla wszystkich tych, którzy we wrześniu będą posługiwać się słowem i to zarówno słowem pisanym, jak i słowem mówionym, z naciskiem na pisanym. Myślę, że po prostu to, co będzie tutaj przez Was przelewane na papier właśnie we wrześniu, no może odnieść duże wrażenie na otoczeniu, na osobach czytających, zwłaszcza jeżeli to ma być coś, co będzie wystawione na widok publiczny w dalszym rozrachunku. Ja bym powiedziała, że jest to świetne, jeżeli chodzi też o boskie przewodnictwo i wyższą wiedzę. To jest świetne połączenie dla tych, którzy na przykład chcą wydać własną książkę, chcą w jakiś sposób właśnie przelać myśli na papier, albo piszą wiersze, albo piszą list do jakiejś osoby, chcą po prostu być może właśnie trafić do serca tej osoby. Jak najbardziej, kochani, będziecie tutaj mieli natchnienie, będzie Wam towarzyszyła właśnie pewien rodzaj wiedzy, będzie Wam towarzyszył. Takiej, powiedziałabym, wiedzy specjalistycznej, niedostępnej dla każdego, więc jest to również dobre połączenie dla tych, którzy się uczą, dla tych, którzy pobierają jakieś nauki, piszą pracę licencjacką, magisterską, doktorancką, jakąkolwiek, dla tych, którzy zdają egzaminy pisemne, tudzież ustne, dla tych, którzy po prostu właśnie muszą też operować słowem w swojej pracy, czy w swoim środowisku zawodowym, przekonać kogoś do swoich racji, muszą właśnie na co dzień używać takich, powiedzmy, precyzyjnych słów, w prawidłowy sposób się wypowiadać, odpowiednio komunikować, tak żeby zostać zrozumianymi. Więc tutaj na pewno to, co Wy napiszecie bądź powiecie, może odnieść bardzo, bardzo pozytywne skutki dla otoczenia i też dla Waszego własnego takiego rozwoju, czyli jeżeli nad czymś pracujecie, jest to nowatorskie, prekursorskie, warto po prostu to spisywać, żeby o niczym nie zapomnieć i ta wiedza może Wam się później przydać w dalszym rozrachunku. Ale Pan Słowa też mówi przede wszystkim o komunikacji, więc komunikacja będzie tutaj bardzo ważna u Was we wrześniu, takie precyzyjne formułowanie swoich myśli, trafianie, jak to się mówi, w sedno sprawy, kierowanie się też swoją intuicją w naszych wypowiedziach, bo właśnie o tym mówi Zaklinaczka Ducha. Jeżeli mamy to boskie przewodnictwo, my się kierujemy przede wszystkim naszą intuicją, naszymi takimi wewnętrznymi odczuciami, więc wiemy, kiedy jest odpowiedni moment na to, żeby coś napisać, coś powiedzieć, żeby coś zakomunikować. Czujemy, że właśnie w danym momencie to powinniśmy zrobić i słowa jakby przychodzą same. One z nas tak po prostu wypływają. Jak te bańki mydlane, które tutaj wychodzą z ust tej kobiety i one przekształcają się w taką piękną, magiczną sowę, czyli oczywiście symbol mądrości, więc to, co będziecie tutaj komunikować we wrześniu, będzie mądre, takie wyważone, przemyślane. Tutaj powiedziałabym, że świetna jest ilustracja do przysłowia, że nie będziecie rzucać słów na wiatr i rzeczywiście tego należy unikać we wrześniu, czyli mądrze, precyzyjnie formułować swoje wypowiedzi, też myśleć
myśleć o tym, jakie ewentualnie konsekwencje nasze słowa mogą wywołać w świecie zewnętrznym. Czy na przykład kogoś nie zranimy, nie urazimy naszym słowem, w jaki sposób możemy trafić do drugiej osoby, w jaki sposób komuś przemówić do rozsądku, na przykład za pomocą odpowiednich słów, jak formułować swoje myśli, aby zostać zrozumianym. I myślę, że jeżeli wcześniej ta komunikacja u Was szwankowała z jakiegoś powodu, to właśnie we wrześniu będziecie w stanie dobrać odpowiednie słowa i zakomunikować to, co chcielibyście komuś tutaj przekazać. Mamy również kartę szacunek dla samego siebie. Szanuj samego siebie, sam najlepiej osądzisz, co jest właściwe. Dokładnie, czyli też troszeczkę więcej jakby zwrócić uwagi na siebie. I karta odpoczynek. Odpocznij i zrelaksuj się. Przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. Więc kochani, tutaj jeżeli chodzi o te karty anielskie, ja przede wszystkim widzę konieczność takiego podreperowania swojego zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, czyli właśnie zrobienia czegoś dla siebie. No, odpoczynek jest sprawą priorytetową. Więcej snu, więcej przebywania na świeżym powietrzu, więcej właśnie dania sobie takiej swobody, odsapnięcia od codziennych obowiązków, ale nauczenie się również szacunku dla samego siebie. To jest tak, że po prostu dopóki my siebie nie szanujemy, to ciągle będziemy napotykać na osoby, które też nas nie będą szanowały, więc kluczowym jest przede wszystkim okazanie tego szacunku samemu sobie, więc tutaj też taka praca nad sobą, bym powiedziała. No i oczywiście wytchnienie dla naszego ciała, które też jest potrzebne. Więc warto tutaj troszeczkę tego odpoczynku sobie zaserwować, bo ta karta może sugerować, że jesteście po prostu przemęczeni. Były teraz wakacje, to znaczy są jeszcze cały czas, ale jest to czytanie na wrzesień, więc no wtedy już będziemy po okresie wakacyjnym. Więc tym z Was, którym nie udało się w wakacje nigdzie wyjechać, nie udało się w ogóle mieć urlopu, to kochani, no warto by było postarać się chociaż we wrześniu wziąć sobie kilka dni wolnego, nawet nie musicie nigdzie wyjeżdżać, ale chociaż wziąć sobie urlop, żeby troszeczkę odpocząć. Dobrze. Co mamy dalej dla koziorożców? Karta głupca. Coś nowego się dla Was rozpoczyna we wrześniu. Coś przychodzi tutaj nowego, ożywczego, świeża energia. Z czym to będzie związane? W komentarzu mamy kartę sprawiedliwości, kochani. A więc tutaj coś się ważnego wyjaśni dla Was i to Was pchnie ku nowemu. I teraz tak. Może być tak, że pójdziecie w nowym, przepraszam, w nowym kierunku, dlatego że zakończycie stare związki, które no już wypadałoby zakończyć. Być może jakieś sprawy rozwodowe macie na wrzesień, być może po prostu czekacie na decyzję z urzędów, być może właśnie kończycie jakieś dawne sprawy, więc ta karta sprawiedliwości też może oznaczać taki rozrachunek z przeszłością. Jest to karta karmy, więc także przepracowywanie pewnych karm i tutaj z tego połączenia wynika, że Wam się to uda, bo Wy macie coś nowego na swojej drodze, czyli otwiera się przed Wami nowe doświadczenie z uwagi na fakt, że coś po prostu odpracowaliście, ostatecznie uporaliście się z czymś. To też może być tak, że jest to taka, powiedzmy, sprawiedliwość dziejowa w Waszym życiu, czyli jeżeli no ciągle było gdzieś tam pod górkę, zwłaszcza ostatnimi czasy, to się nie udawało, tamto się nie udawało, mieliście takie przeświadczenie, że stoicie w miejscu, to przychodzi dla Was taka sprawiedliwość dziejowa właśnie w Waszym życiu, gdzie po prostu ta karta się odwraca. Czyli przychodzi czas pewnych rozliczeń. Los Wam zsyła takie sytuacje, które pomagają Wam pójść do przodu i wreszcie otwierają się przed Wami nowe perspektywy. Także dla tych, którzy gdzieś tam byli tacy zastani, zasiedziali w jednym miejscu, no kochani, wreszcie nadchodzi ten wiatr zmian przysłowiowy. Także wreszcie będzie można ruszyć z tego miejsca. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. As buław, czyli tutaj, kochani, zaczniecie rzeczywiście z taką energią bardzo fajną, świeżą. Będziecie chcieli chwytać nadarzające się okazję. Ja bym powiedziała, że to jest taki drugi oddech złapiecie, czyli nowe życie przed Wami zupełnie się rozpościera.
I to jest też takie troszeczkę zachłyśnięcie się tym nowym życiem, ale w sensie bardzo pozytywnym, czyli jak to się zacznie zmieniać, to wy też się zmienicie mentalnie i będziecie po prostu wykorzystywać wszelkie nadarzające się okazje, bardziej korzystać z życia, chwytać każdy dzień, będziecie też bardziej doceniać każdy kolejny dzień, jakby był tym ostatnim. No właśnie, wyjdziecie z czwórki kielichów, czyli z takiej postawy niezadowolenia, rozgoryczenia, z takiego siedzenia w miejscu, przy cupnięcia gdzieś tam pod drzewkiem, myślenia o niebieskich migdałach, żałowania tego, czego się nie zrobiło, i wreszcie po prostu wyjdziecie z tej energii takiej bezczynności ku właśnie wykorzystywaniu nadarzających się szans. Mamy ósemkę kielichów, a więc znajdziecie w sobie siły na to, żeby, tutaj tego nie widać, muszę tak Wam pokazać, żeby po prostu odejść z tych sytuacji, które Wam nie służą. Sytuacji, związków, być może z pracy, być może z innych układów, być może z domu. No jest tutaj ewidentnie odejście, odwrócenie się plecami, tu już nie ma takiej możliwości powrotu, po prostu człowiek podjął decyzję, odwrócił się napięcie i sobie idzie w swoją stronę. Więc jeżeli długo byliście wstrzymani, mieliście problem właśnie z odejściem skądś, to teraz po prostu przychodzi ta sprawiedliwość i albo to jest Wasza decyzja, ale powiedziałabym, że tu jakieś też czynniki zewnętrzne, przede wszystkim być może właśnie decyzje organów, decyzje sądów, które Was po prostu popychają, tu już Was nic nie trzyma, już po prostu idziecie przed siebie i no i to będzie zwycięstwo dla Was, bo mamy szóstkę buław, czyli idziecie na podbój świata tak naprawdę. Wychodzicie z czegoś, co Was ograniczało. Dużo właśnie osób teraz nawet i w prywatnych czytaniach ma takie podobne karty, podobne przesłania, bo jest to czas właśnie takiego oczyszczania się też z tego, co karmiczne, więc wiele osób właśnie już jest na fali takiej wznoszącej i już po prostu za chwileczkę puści te więzy, pójdzie przed siebie, no i oczywiście nie może być inaczej, to po prostu musi być zwycięstwo, bo taka zmiana zawsze jest zwycięstwem. Przegraną jest tkwienie w jednym miejscu bez jakichkolwiek zmian. Zbyt długie tkwienie właśnie w przeszłości, zbyt długie tak zwane uziemienie w jakiejś sytuacji jest przegraną. Natomiast ruch, zmiana, pozwolenie sobie na przyjęcie tych zmian, które napływają do naszego życia, jest zawsze zwycięstwem. I teraz tak, biorąc pod uwagę te karty, ja mówiłam tutaj o odchodzeniu z toksycznych związków. To może być, przepraszam, jedna linia interpretacyjna. Tutaj biorąc pod uwagę tą kartę sprawiedliwości, być może Wy właśnie jesteście na etapie, że będziecie pisać tu jakieś pismo do sądu, do jakiejś instytucji, no i właśnie tu trzeba się wykazać elokwencją, trzeba ładnie to wszystko pozbierać w całość i napisać i wtedy rzeczywiście to może duży tutaj oddźwięk jakiś wywołać. Być może jakieś odwołanie piszecie, bo może już gdzieś była sprawa i teraz będzie ostateczna instancja, będziecie się odwoływać. No i też dużo właśnie tutaj od takiej Waszej elokwencji, od Waszej precyzji wypowiedzi, od odpowiednich argumentów będzie zależało. Ja to widzę jeszcze tak, kochani, bo tutaj mogą być oczywiście różne możliwości interpretacyjne. Jeżeli są wśród Was osoby, które długo starały się o potomstwo, takie związki, czy to małżeństwa, które po prostu fizycznie nic im nie dolegało, ale z jakiegoś powodu to dziecko się nie pojawiało i Wy już być może zrezygnowaliście. To znaczy, no nie tak, że zrezygnowaliście całkowicie, bo gdzieś jakiś żal w Was pozostał, ale powiedzmy, że pogodziliście się z losem, że no widocznie macierzyństwo czy tacierzyństwo to jest nie dla Was. I kochani, właśnie wtedy, kiedy już porzuciliście taką nadzieję, przychodzi dla Was sprawiedliwość i nagle pokazuje nam się taki potencjał do prokreacji. Ósemka kielichów może mówić nam tutaj o takiej niespodziewanej ciąży, dlatego o tym mówię, bo właśnie wspomniałam przed chwilą, że mogliście mieć takie plany, ale je porzucić ze względu na to, że się wcześniej nie udawało. I właśnie wtedy, kiedy porzuciliście te plany, może się okazać, że po prostu no, przytrafi się właśnie jakaś ciąża i Wy będziecie nawet tym zaskoczeni, bo wcześniej wielokrotnie próbowaliście, nic nie wychodziło, a tutaj nagle taka niespodzianka, no i oczywiście zwycięstwo. To jest jedna rzecz. Jeszcze mi się kojarzy, kochani, coś takiego, że
Być może macie dzieci, które wybierają się gdzieś do szkoły, na przykład na studia, o właśnie, i mogą dostać po prostu decyzję z uczelni na przełomie sierpnia, września albo we wrześniu, dostać decyzję z uczelni, że na przykład zostali przyjęci, tak? To może być to wasze dziecko. No i oczywiście podejmują to wyzwanie, wy się będziecie tutaj czuli troszeczkę może tacy przytłoczeni, no bo tutaj właśnie widać, że to dziecko wam gdzieś wyfruwa z gniazda, być może przenosi się do akademika, być może do innego miasta, być może na drugi koniec Polski, czy nawet do innego państwa, więc będziecie chwilowo tacy smutni z tego powodu, przytłoczeni, przygnębieni, ale ostatecznie to też będzie wasze zwycięstwo, dlatego że no, po pierwsze trzeba pozwolić też temu dziecku odciąć pępowinę w pewnym momencie, po drugie trzeba też skupić się troszeczkę na sobie, bo mogło być tak, że przez ostatnie lata to było tylko i wyłącznie dziecko, całe życie się kręciło wokół tej waszej pociechy, troszeczkę zaniedbaliście siebie w tym względzie, no i teraz będziecie mieć szansę na przykład powrócić do jakichś swoich zainteresowań, albo znaleźć sobie nowe, może na przykład podróżować, ruszyć gdzieś na podbój świata, właśnie pod kątem turystycznym, może po prostu czymś nowym się zająć. Ja w szóstce była, widzę takie ożywienie w waszym życiu, czyli tak jakbyście w ogóle wrócili do życia po jakimś bardzo długim czasie. Czyli może tak być, że właśnie no teraz będziecie mieć więcej czasu dla siebie, będziecie mieć więcej swobody, także właśnie po to, żeby więcej mieć szacunku dla samego siebie, żeby popracować nad tym odpoczynkiem, żeby w ogóle coś dla siebie zrobić, bo mogliście być oddani tylko rodzinie, takim właśnie rzeczom związanym tutaj z domem, z dziećmi, a o sobie troszeczkę w tym wszystkim zapominać, więc nie martwcie się tym, jeżeli nawet właśnie wasze dziecko będzie wyfruwało z domu. Kiedyś to się musiało zdarzyć, a wy dzięki temu też będziecie mieć szansę, żeby zająć się tutaj sobą. Te karty oczywiście można też odnieść do gruntu zawodowego, czyli odchodzicie ze starej pracy, we wrześniu możecie rozpoczynać nową, być może czekaliście też na decyzję z tej pracy, być może po prostu gdzieś tam z poprzednim pracodawcą toczyliście jakieś boje, ale to się we wrześniu powinno rozstrzygnąć i to będzie praca, która da wam taki zastrzyk energii, bo w poprzedniej już się męczyliście, już mieliście takie wypalenie zawodowe, to po prostu co robiliście nie było dla was, a teraz przyjdzie coś, co jak najbardziej jest dla was, czyli nowy, słuszny pomysł na siebie, coś zgodnego z waszymi naturalnymi predyspozycjami, z waszymi umiejętnościami i tutaj już będzie spełnienie, tu już nie będzie takiej stagnacji. Bo będziecie po prostu mieli możliwość pójścia tam, gdzie będziecie robić coś, co wam sprawia przede wszystkim przyjemność. No i tak to wygląda, kochani, więc niewątpliwie coś nowego tutaj na horyzoncie się dla koziorożców szykuje. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam wszystkich gorąco, do zobaczenia i do usłyszenia.